Na raport zaprasza Anna Mazur. Zapraszam na najnowsze wiadomości z województwa śląskiego, a wśród nich zobaczą Państwo m.in. zaskakujące zakończenie kontroli drogowej, wyższe ceny za węgiel, oszukana przez fikcyjny sklep, policjanci z rybnickiej drogówki zatrzymali kierującą Mercedesem za brak tablicy rejestracyjnej. W trakcie kontroli okazało się, że kobieta ma zakaz prowadzenia pojazdów, a współpasażer posiadał substancje psychoaktywne. To miała być rutynowa kontrola policjantów z rybnickiej drogówki. Mercedes bez przedniej tablicy rejestracyjnej, a za jego kierownicą 26-letnia kobieta, która podawała się za siostrę. Na ulicy Boguszowickiej kierującą osobówką, której pojazd nie posiadał przednich tablic rejestracyjnych. W związku z powyższym w rejonie skrzyżowania Małachowskiego z ulicą Mokrą mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującą osobówką. 26-latka podała policjantom fałszywe dane osobowe swojej siostry, aby ukryć, że posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdu. Zarówno kobieta, jak i dwóch pasażerów znajdujących się w pojeździe sprawiali wrażenie bycia pod wpływem środków odurzających. W pewnym momencie 26-latka wyrzuciła na tylne siedzenie zawiniątko. Okazało się, że były to środki odurzające. Jeden z pasażerów, 33-letni mężczyzna, był agresywny wobec policjantów i nie reagował na polecenia wydawane przez mundurowych. W związku z powyższym został obezwładniony i zatrzymany. Okazało się, że posiadał przy sobie ponad 230 działek nowej substancji psychoaktywnej alfy, za co usłyszał już zarzut. Grozi mu do 3 lat więzienia. Z kolei kobieta usłyszała zarzut sfałszowania podpisu, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Podczas zatrzymania policjanci zbadali 26-latkę alkomatem, który nie wykazał obecności alkoholu w jej organizmie. Pobrana została jednak krew do badań na zawartość innych środków odurzających. Za nami niespokojna noc w województwie śląskim, spowodowana silnymi opadami deszczu oraz gwałtownymi burzami. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odnotowała prawie 600 zgłoszeń w regionie. Przez województwo śląskie przeszły gwałtowne burze, którym towarzyszyły ulewne deszcze. W wielu miejscach doszło do lokalnych podtopień, przez co interwencja Straży Pożarnej była niezbędna. W związku z frontem burzowym, który wczoraj przeszedł nad województwem śląskim, Straż Pożarna w naszym województwie odnotowała ponad 580 zgłoszeń. Głównie były to działania związane z wypompowywaniem wody z zalanych niższych kondygnacji budynków, posesji oraz dróg. W całym regionie dochodziło do zalania piwnic w domach, budynków użyteczności publicznej oraz ulic. Sytuacja w Tarnowskich Górach była na tyle zła, że wymagała wsparcia ze strony posiłków spoza powiatu. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie tarnogórskim, gliwickim i myszkowskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada widoczne zmiany w pogodzie, które wiążą się z intensywnymi deszczami i burzową aurą. W sklepie Polskiej Grupy Górniczej za asortyment trzeba będzie zapłacić więcej. Przy okazji kolejnego uzupełnienia sklepu o surowiec podniesiono jego cenę. Kolejne podwyżki stały się faktem. Klienci, którzy nastawiali się na czwartkową sesję sprzedażową w e-sklepie PGG, przeżyli niemiłą niespodziankę, kiedy to zauważyli ceny wyższe o około 300 zł na tonie, co daje około 20% większą cenę niż jeszcze parę dni temu. Pakowany w worki ekogroszek Piekloż kosztuje obecnie 1770 zł za tonę. Przypomnijmy, że w połowie sierpnia kosztował on 1420 zł, zaś 2 tygodnie wcześniej była to kwota rzędu 1045 zł. Oznacza to, że w ciągu miesiąca podrożał on aż o 69%. Podobna sytuacja dotyczy innego ekogroszku, karlik. Warto jednak zauważyć, że i tak jest to cena znacznie korzystniejsza niż w składach węgla czy w innych sklepach internetowych. Tu oferty zaczynają się od 4000 zł za tonę, a nie ma ich zbyt wiele. Stąd olbrzymie zainteresowanie zakupami w sklepie Polskiej Grupy Górniczej, gdzie towar bardzo szybko znika.
Szansa na zakup jest w każdy wtorek i czwartek od godziny 16, gdy mają miejsce zrzuty. Szczęście jednak mają nieliczni, a rosnąca cena nie odstrasza klientów. 49-letnia jastrzębianka zamówiła przez internet 4 tony ekogroszku, płacąc za niego z góry. Niestety szybko okazało się, że strona, na której dokonała zakupu, była fikcyjnym sklepem. Sezon grzewczy coraz bliżej. W związku z tym wielu ludzi próbuje zaopatrzyć się w węgiel na różny sposób. Ten fakt wykorzystują niestety również oszuści. Pewna 49-latka z Jastrzębia-Zdroju postanowiła zamówić 4 tony ekogroszku na jednej ze stron internetowych. Niestety po jego zakupie okazało się, że została oszukana i straciła sporą sumę zaoszczędzonych pieniędzy. Ta strona wielokrotnie ją wyrzucała. Pani odświeżała, otwierała te strony przez 2 przeglądarki z uwagi na to, iż bardzo zależało jej na tym, żeby zakupić ten węgiel. W pewnym momencie pojawiła się informacja o dostępności tego opału. Pani zamówiła, otrzymała potwierdzenie tego zakupu. Niestety, kiedy wylogowała się z tego sklepu i później na spokojnie chciała ponownie sprawdzić swój zakup, zobaczyła, że na tej stronie nie jest dostępny opał do zakupu. Gdy pani przyjrzała się tej stronie, okazało się, że niestety różni się od prawdziwej strony, gdzie można tego zakupu dokonać. Pani wtedy doszła do wniosku i uświadomiła sobie, że została oszukana. Oczywiście zostało wszczęte dochodzenie, będziemy szukać sprawcy tego przestępstwa. Policja przypomina i apeluje, aby podczas transakcji finansowych nie działać pochopnie i nie szukać szybkich okazji. Należy pamiętać, że oszuści działają bardzo przebiegle. Każdą internetową transakcję należy przeprowadzać po uprzednim sprawdzeniu firmy i osoby, z którą rozmawiamy. W Rybniku odbyła się konferencja Szymona Hołowni z udziałem przedstawicieli lokalnych struktur Polski 2050. Podczas konferencji prasowej przedstawieni zostali kandydaci na listy wyborcze Polski 2050 w nadchodzących wyborach do Sejmu. W Rybniku odbyła się pierwsza mobilna konwencja partyjna Szymona Hołowni, lidera Polski 2050, pod hasłem 4 słowa Polska. To my na listę musimy wystawić 24 osoby. To dużo, musimy być ich pewni. To muszą być osoby, które będą absolutnie nieposzlakowanej opinii, które mówiąc zupełnie wprost nie będą miały ochoty wykręcić żadnego numeru, które będą kompetentne, które będą legitymowały się odpowiednim doświadczeniem, które sprawią, że ludzie nam zaufają. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele lokalnych struktur Polski 2050, którzy są kandydatami do reprezentowania Polski 2050 na listach wyborczych w nadchodzących wyborach do Sejmu. Dzisiaj spotykamy się tutaj w Rybniku na Śląsku, tutaj gdzie słowo praca wszystkim nam kojarzy się bardzo jednoznacznie. Dla nas praca to kopalnia, dla nas praca to górnictwo, dla nas praca to elektrownia, dla nas praca to przemysł. I uważnie śledzę to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, bo to ma bezpośrednie przełożenie na nasze życie codzienne. I odkąd jestem przedsiębiorcą, zwracam szczególną uwagę na system podatkowy, który szczególnie w ostatnim czasie charakteryzuje się ogromnym chaosem. I wiedzą o tym wszyscy przedsiębiorcy, księgowi, doradcy podatkowi. Uważam, że system, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które należy zrobić, czyli uspójnić, ujednolicić system podatkowy. Muszę powiedzieć, że ważne jest to, żeby iść właśnie w tym kierunku zrównoważonego rozwoju. Czyli z jednej strony, żeby zapewnić możliwości inwestycji, miejsca na inwestycje, nowe inwestycje, nowego rodzaju, nowe technologie oraz budownictwo mieszkaniowe, ale z drugiej strony musimy pamiętać także o ochronie środowiska, o przyrodzie tej, która nas otacza. Rybnik był jednym z wielu przystanków na trasie mobilnej konwencji partii Polska 2050. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę z zakładem karnym w Wojkowicach. Dotyczy ona wsparcia finansowego inwestycji związanej ze zmianą sposobu zasilania w ciepło obiektu zakładu karnego w oparciu o miejski system ciepłowniczy. Zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów zakładu karnego w Wojkowicach w oparciu o miejski system ciepłowniczy. Tak nazwano umowę, która została zawarta pomiędzy wyżej wymienionym zakładem karnym, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych, z czego blisko 1 200 000 złotych to dotacja pochodząca z funduszu. Chcieliśmy tym podpisaniem umowy, tą dzisiejszą uroczystością chcieliśmy właśnie pokazać i zwrócić także uwagę, że
realizujemy także takie działania jak modernizacja systemu zasilania w ciepło. Tu w ramach tej inwestycji, którą zakład karny będzie realizował przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu, podłączone zostanie zakład, ten potężny, duży obiekt podłączony zostanie do miejskiej sieci cieplnej. Na bazie pozyskanych środków finansowych, których 50% pochodzić będzie z Funduszu Ochrony Środowiska, istniejąca od 1975 roku kotłownia zasilana paliwem stałym zostanie zastąpiona nową, w pełni zautomatyzowaną kotłownią zasilaną ciepłem systemowym. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych, oprócz walorów stricte technologicznych związanych z procesem pozyskiwania i wykorzystywania ciepła, posiada przede wszystkim walory proekologiczne. Ważną rolę inwestycji podkreślił również wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Reformujemy więziennictwo, przeprowadziliśmy zmiany organizacyjne, przeprowadziliśmy zmiany w kodeksie karnym wykonawczym i w ustawie o służbie więziennej pod hasłem, że więzienie to nie sanatorium i to jest dla wszystkich jasne, natomiast państwo polskie jest obowiązane zapewnić takie warunki w zakładach karnych, żeby ta osadzenie, żeby przebywanie w zakładzie karnym oczywiście wypełniało znamiona zgodnie z prawami człowieka, zgodnie z normami, bez przywilejów, ale w standardowych warunkach. Pierwszy sklep samolotowy w Polsce został oficjalnie otwarty w Gliwicach. Podczas wydarzenia zaprezentowano modele ultralekkich maszyn oraz przedstawiono założenia firmy. Każdy zainteresowany kupnem ultralekkiej maszyny będzie miał okazję odwiedzenia nowo otwartego sklepu samolotowego w Gliwicach. Będzie również istniała możliwość obejrzenia samolotu z bliska i wypróbowania go podczas lotu zapoznawczego. Po miesiącu czasu od ostatniego spotkania udało nam się uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. Rozpoczynamy oficjalne funkcjonowanie tego miejsca, które tak naprawdę już w tej chwili wyposażone jest w 3 samoloty, a myślę, że w najbliższym czasie będzie ich coraz tutaj więcej. Możemy tak naprawdę w tej chwili już przyjmować nowe samoloty tutaj na serwis, od przyszłego tygodnia również. Myślę, że 1-2 samoloty będą na ekspozycji również tutaj na stałe stały. Te drzwi od poniedziałku tak naprawdę będą funkcjonowały również dla ludzi z zewnątrz, także będzie można przyjść, porozmawiać o tematy lotnicze, dotknąć samolot, zobaczyć, złapać tego bakcyla lotniczego, także tak naprawdę oficjalnie w końcu możemy powiedzieć, rozpoczynamy działalność na lotnisku w Gliwicach. Nowatorski sposób podejścia do prowadzenia tego typu miejsca polega na kompleksowym wsparciu klientów na każdym etapie przygody z lotnictwem. Sklep samolotowy będzie również oferował możliwość zrobienia szkoleń niezbędnych do latania ultralekkimi samolotami. Na dzień dzisiejszy można rozpocząć u nas szkolenie podstawowe pilota na samolotach ultralekkich. Jest to uprawnienie, powiedzmy, porównywalne z prawem jazdy na samochody. Będziemy mogli na tym świadectwie kwalifikacji bądź na tych licencjach wziąć taki samolot i sobie nim spokojnie po kraju polatać. A rozszerzając po kolei swoje umiejętności i uprawnienia o na przykład język lotniczy, angielski, to będziemy mogli takim samolotem na przykład polecieć do Włoch, Chorwacji, gdzie tylko dusza tak naprawdę zapragnie. Zainteresowanie ofertą nowego obiektu jest spore, a pierwszy samolot został sprzedany jeszcze przed oficjalnym otwarciem sklepu. A na zakończenie zapraszam Państwa tradycyjnie na wiadomości z kraju i ze świata. Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii, zmarła w wieku 96 lat. Z pewnością przejdzie do historii, bo była jedną z najdłużej panujących głów państwa na świecie. Elżbieta II była królową Wielkiej Brytanii z dynastii Windsorów. Zasiadała na brytyjskim tronie od 1952 roku, ale była królową nie tylko Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale również 15 innych państw. Nowym królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej został Karol, najstarszy syn monarchini. Grupa miejskich radnych z Petersburga chce zwrócić się do Dumy Państwowej Rosji z propozycją oskarżenia prezydenta Władimira Putina o zdradę stanu w związku z wojną w Ukrainie. Jak podkreślają radni, zgodnie z konstytucją prezydent może być odsunięty od władzy, jeśli Duma Państwowa oskarży go o zdradę państwową albo inne ciężkie przestępstwa. Według radnych działania Putina od początku wojny mogą być uznane za powód oskarżenia go o zdradę.
Branża mięsna w tarapatach. Przedstawiciele Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego twierdzą, że produkcja na każdym etapie od hodowcy poprzez ubojnie aż do producentów mięsa i wędlin staje się coraz mniej rentowna. Branżę może dotknąć kryzys, jakiego nie widzieliśmy od lat. Wszystko spowodowane jest rosnącymi cenami wszystkich nośników energii. W niektórych przypadkach ceny poszybowały tak wysoko, że grozi to zamknięciem mniejszych rodzinnych firm. I w tym miejscu kończymy dzisiejsze wydanie raportu. Już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia. Dzisiejszym rozmówcą Kingi Kiercz będzie pan Bogdan Kasperek, dyrektor Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.